Bardzo się cieszymy, że tak dużo absolwentów przyjechało na dzisiejszą uroczystość po to, żeby identyfikować się z naszą uczelnią, z Politechniką Opolską. Życzymy wielu następnych wspaniałych lat dla Wydziału. 20-lecie Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, jest to pierwszy bal absolwentów. Cieszymy się ogromnie, że tak licznie nasi absolwenci dzisiaj przyszli. To znaczy, że się utożsamiają z Wydziałem. Liczymy na świetną i szampańską zabawę, ale mamy świadomość, że po tym pierwszym spotkaniu będzie i 25-lecie, i 30-lecie i to grono będzie się jeszcze powiększać. Byłam absolwentką Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Obecnie pracuję w zawodzie jako już teraz pracownik. Impreza uważam bardzo słuszna, świetnie tutaj się czujemy. Przede wszystkim dziękujemy też władzom naszego wydziału, naszej uczelni, że mogliśmy taki pierwszy zjazd w ogóle zorganizować. Jak widzicie Państwo, jest bardzo dużo absolwentów zainteresowanych tego typu imprezami, ponieważ ludzie chcą być razem. Politechnikę w 2010 roku, studiowałam fizjoterapię, były te studia dwuczęściowe, studia najpierw licencjackie, później magisterskie. Minęło już kilka lat od tego czasu, kiedy skończyłam studia, nie pracuję niestety w zawodzie, ale Politechnika na pewno otworzyła mi drzwi do wielu ścieżek, wiele możliwości na pewno mi dała, bo dzięki niej mogłam uprawiać sport, mogłam skupić się na tym, co robiłam przez całe życie i też kontynuując studia, więc dzięki temu, że miałam takie możliwości, żeby i studiować, i zawodowo uprawiać sport, na pewno wiele możliwości dała mi Politechnika. Bardzo cieszę się z tego, że akurat trafiłem na Wydział Wychowania Fizycznego i na Politechnikę Opolską. To dla mnie naprawdę ważne, bo mogłem się tu rozwinąć. To są ważne rzeczy. Zrobiłem magistra, kończąc studia, potem doktorat, potem habilitację. Pracuję, jestem naprawdę bardzo emocjonalnie związany z wydziałem. No nie wyobrażam sobie innej pracy. Jest to, co lubię robić. Jest to bardzo fajna impreza, ponieważ można zobaczyć rzeczniki wyżej, niżej, a też się miało bardzo z nimi bardzo wspaniały kontakt. Także po prostu niektórych ludzi nie widziałam od studiów i jak ich zobaczyłam, to niektórych nie poznałam, a niektórzy się po prostu nie zmienili. Wyglądali, jakby kończyli studia, tak wyglądają dalej. Także dziękuję bardzo, naprawdę wspaniała impreza, dziękuję. Politechnika Opolska.